W maju postanowiłem nagrać ten film, no ale wtedy jeszcze odsunąłem tę decyzję, ale myślę, że już na to nadszedł czas. Kanał założyłem w 2019 roku, pierwszy film 20 sierpnia, łatwo zapamiętać mi, bo to co moje. No, no. Decyzja była prosta. Otóż wyszła swego czasu książka Samobójstwo Europy, tak? A no, mówiąc delikatnie, jest bardzo słaba. Napisałem z żoną recenzję jej, ze mną w internecie naukową, w czasopiśmie. I okazało się, że to nie pomaga, tak? Że mimo iż każdy sam może wyszukać to w internecie, to nie dociera do ludzi. Ludzie to i tak tę książkę zachwalają. Naukowcy nie. I stwierdziłem, że trzeba zrobić most pomiędzy działalnością naukową a popularno-naukową, tak? Że nie ma co czekać, aż ktoś inny się tym zajmie, tylko zrobić to samemu. Ale nie, oczywiście recenzja tej książki Samobójstwa Europy nie była pierwsza, bo chciałem się najpierw nauczyć, tak? Jak to robić? I widać przez ewolucję materiałów, tak? Jak przybywało lepszego sprzętu, jak przybywało umiejętności i tyle. Starałem się, by wszystkie recenzje moje no, rzetelne, tak? I obiektywne. No, narobiłem sobie trochę wrogów pewnie. Trochę się na mnie poobrażało, potem no trudno. Takie życie. Myślę, że lepiej patrzeć w lustro. Jestem sobie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie materiałów pozostałych, starałem się, by były rzetelne, tak? Wiedza, którą przekazuję, była naprawdę rzetelna i można byłoby ją wykorzystać. Tak po prostu uznałem, że przejmę kontrolę nad tym paryzowaniem nauki, tam sprawia. No i sprawiało mi to wiele przyjemności, tak? Dzięki pozytywnym komentarzom. Były owszem negatywne, no, część z nich merytoryczna. Taka, która pomagała się rozwinąć. Część nie do końca, zwłaszcza przy filmach o Jacku Bartosiaku. No dobra. Trudno, jakoś przetrwałem. I tyle. No i chciałbym serdecznie podziękować patronom, no i przeprosić ich, że czasami okres subskrypcji, jaką wykupili, przekroczył to, co funkcjonuje kanał. No ale możecie mi wierzyć, że chciałem, żeby funkcjonował dalej. Dużo bardziej chyba niż wy. Ale cóż, wola Boża, w momencie, w którym oglądacie ten film, to już nie ma i jakaś dobra dusza poproszona przeze mnie po prostu go nie ma, bo mam nadzieję, że on będzie czekał, oby jak najdłużej czekał na publikację, ale pewnie to czeka. Także dziękuję wam bardzo za ten cały czas spędzony wspólnie. I do zobaczenia tam.